Jej, nowy sezon Fortnite! Kupię sobie tyle skinów! Tak! O, ktoś dzwoni. Halo? Halo, Gregory? To jesteś ty? Dodzwoniłam się dobrze? Cassie, spokojnie! Jezu, ja nie wiem, co mam robić. Jestem uwięziona w pizzapleksie. Roxy gdzieś zniknęła. Proszę cię, pomóż mi. Cassie, spokojnie. Wyślę po ciebie pomoc. Nie no, ty musisz przejechać. Proszę cię. Potrzebuję twojej pomocy. Cassie, wyślę kogoś po ciebie. Spokojnie! No nie wysyłaj nikogo. Tutaj nikt nie dojedzie. Ja nie wiem, co się dzieje. Jestem uwięziona. Proszę cię, przyjedź po mnie. Nie wiem, gdzie jest Roxy. Zgubiła się, a animatroniki są jakieś dziwne. Powiedz mi, gdzie jesteś? No w pizzapleksie. Dobrze, załatwię pomoc, już spokojnie! Schowaj się gdzieś! Dobrze. Nie bawi, że ty do góry nogami ten telefon trzymałeś. Kurde, co by dzisiaj na obiad? Sharingan! O nie, no nie wytrzymam zaraz. Czego znowu chcesz? Pozwoliłem ci pograć na komputerze, to spieprzaj teraz do pokoju i grać tego Fortnite'a. A dzwoniła do mnie Cassie, że jest uwięziona w pizzapleksie. Kto? A. Cassie to jest taka dziewczynka. O, Gregory, nie mówiłeś mi, że masz dziewczynę. Dziewczyny są głupie! I słuchaj, ona jest uwięziona w pizzapleksie i Roxy ją tam zostawiła. Ona, to jestem taki ja, tylko że jako dziewczyna i Roxy ją lubi. O ale... nie. Nie, nie, to już jej nie lubię. Nie, 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 ale to zostawiamy. Nie, to interesuje ale... jakaś tam Roxy, no Coxy, bo... Coxy, Cassie, czy Gregory, bo Roxy, potrzebuje dziewczyna... pomocy, a my pomagamy ludziom. Nie, nigdy nie pomogliśmy nikomu, my nawet sobie nie możemy pomóc. A ty jedyne, co musisz jest zrobić... Jest bezdomna. Gdzie tu jest plus? Nawet jak się z nią ożenisz, to nie będziesz miał nic w spadku. Nie, żeby ona coś zyskiwała, ale no rozumiesz, nie? Po tobie to jedynie plaster dostanie. Słuchaj, ja mam teraz ważne sprawy. Nie wiem, czy na obiad zrobić afrykańskie banany Foxy'ego, czy może dzisiaj jabłko zrobić? Co wybierasz? Słuchaj, pójdźmy po Cassie, adoptujesz ją i będziesz mógł zamówić pizzę z pepperoni! Gregory, ile razy ci mam mówić? Ja nie Co ci się... Co ci się z oczami Sorry, ty zezujesz, patrzysz raz na to, raz na to. A wiesz co? A dzisiaj zaszaleję. Zjem sobie jedno i drugie, o. Ale Sharinga, na co z Cassie? Cassie z Rassi, no wielkie mi rzeczy. To będziesz mógł ją adoptować. Ale kto ci powiedział, że ja chcę kogokolwiek adoptować? Wiesz, ile ja osób adoptowałem w tym domu już? No i tylko ja przeżyłem. A na drugie dziecko żywe jest jeszcze 500 plus, więc jest 800, 800 Gregory, i 500. Poczekaj, nie, ja muszę naprawić twoje oczy po prostu, nie? Popatrz tutaj. Okej, czy to już zaczęło działać? Ile widzisz palców? 5. Bardzo dobrze. No i teraz przynajmniej patrzysz na mnie. Czy ja mam ratować jakąś dziewczynkę z pizzapleksu tylko po to, żeby zamknąć ją w piwnicy, później jej trzymać z tego pieniądze? I może Roxy znajdziemy. Gregory, w kogo ty się wdałeś w ogóle? Nie znam moich rodziców, to nie wiem. Okej, niech będzie, pójdziemy tam, ale jak mi się nie spodoba, jak chociaż odwali jedną mania na jakąś, to wylatuje, a ty razem z nią. Dobra. Jedziemy tam, okej? Okay? Znaczy to pizzapleks jest, dobra. Nie wsadziłeś tego czasami w powietrze ostatnim razem? Odbudowali. Jezu, naprawdę? To jednej drogi na osiedlu nie potrafią wyremontować już od 10 lat, a ten pizzapleks to stawiają co 10 dni. Dobra, Gregory, chodź, pojedziemy tam naszym samochodem. Tak, w końcu będziemy jechać samochodem! Nie. Ja pojadę samochodem, ty będziesz go pchał, bo szkoda mi pieniędzy na paliwo, więc na popych pojedziemy. Spokojnie, to jest tylko 40 kilometrów. Przecież ja nie popchnę go! To będziesz ciągnął, jak wolisz. Ja nie mam siły! No przecież to... wiesz dobrze o tym! Trzeba było zjeść śniadanie. Dobra, Gregory, jak będziesz gotowy, to zacznij pchać. Gotowy! Pchaj! No i gdzie ta Cassie jest? No jest w pokoju Roxy i mam na zegarku mapę i do jej zegarka, o dziwo, są połączone zegarek Freddy'ego i Roxy. Czy ty masz jakąś kontrolę rodzicielską? Ty ją śledzisz? Stalkujesz biedną... No nie. To biedna Cassie wie o tym, że ją śledzisz? Nie wiem. Jesteś simpem? Nie! Popatrz mi w oczy, popatrz mi w oczy. Dziewczyny są głupie. Na co ty Szalika. Patrzysz teraz? Tam mam oczy? Ty. No na ciebie, na twoje oczy. Widzę pizzapleks w twoich oczach. Posłuchaj, Gregory. Dobra, idziemy po tą Cassie. Jeżeli mi się spodoba, to może ją wezmę i zatrzymam, lepiej, żeby ci się nie podobała. Jest nieletnia. patrz. To ona? To ta twoja wybranka losu? Nie moja wybranka! Mówię ci, dziewczyny są głupie! To po co ją chcesz ratować, jak jest głupia? No bo wcześniej ona mnie chciała uratować, to teraz ja muszę, wiesz... Tak jak jest... w Romeo i Julia! To jest romantyczna historia o Gregory i Cassie, którzy się poznają...
Ja nie... A ty nie za młody jesteś na takie rzeczy? Chciałeś, żebym się wyprowadził. Poza tym nie! Tu nic nie będzie między nami! A co jest złego w wyprowadzeniu się? A Gregory, załóż rodzinę w wieku 12 lat. Ty myślisz jak ja? Ty chcesz już nad 500 plus jechać? Mądrze, mądrze. Dobra inwestycja w przyszłość, Gregory. No nie powiedziałbym, że taki bystry jesteś. Chodź lepiej. No dobra, muszę poznać tą Kasi całą, nie? O której tyle się naopowiadałeś. No opowiadałem ci, że uratowałem ją, ona mnie, teraz ja ją i to tyle. I że Roxy ją lubi. No ja tam czytałem między wierszami po prostu bardzo dużo. Ratujesz tam, Ruby, FBI open up. Poczekaj, dawno tego nie robiłem. Co ty robisz? Chcesz ją zastrzelić czy uratować w końcu? Mam zrobić FBI open up. Dobra, no ale to jest nie animatronik, to weź tam zluzuj trochę z tym pistoletem. No to żeby było, wiesz, tak dla akcji. Chcesz od razu się... A, bo ty chcesz jej zaimponować swoim pistoletem. No nieźle, Gregory. Dobra, no chodź, dajesz, otwieraj te drzwi, no. No już. Jednak chyba nie chcę tego. FBI, Gregory up! Gregory, co? Z ciebie porąbało? Nie strzela. Cześć, Kasi. Cześć, Gregory. I cześć, nieznajomy? Cześć. Hej. Kto to jest? Przyszliśmy cię uratować! Jej! Ale się zrobiło niezręcznie. Gregory, wychodzimy stąd chyba. No... No, to jest... Poczekaj, muszę ją wyjaśnić. Poza tym, powiedz mi, czego, po co mnie tu wzywasz, skoro nic ci nie jest? Jesteś u Roxy i się pitrzy przy lustrze! Słuchaj, jest taki problem, że Roxy zniknęła, a animatroniki są dziwne. Nie wiem, co tu się dzieje. Roxy zniknęła tak z miesiąc temu. Ale ty wiesz, że animatroniki to również Roxy, a? No, ale Roxy to moja najlepsza przyjaciółka, jedyna jaką mam, bo ten oto tutaj nie zostawił. Już rozmawialiśmy o tym. Porzuciłeś swoją dziewczynę? To nie jest moja dziewczyna! Nie jesteś dziewczyną? Jest dziewczyną. Jestem dziewczyną, no ale nie jest jego. Ale dziewczyną. Nie mówię. Ale jest dziewczyną! Dobra, stop! Nie jestem jego dziewczyną. Jeszcze. Ale on nie zostawił! To się zgadza. To nie ja! Przecież to był ten zły animatronikowy Gregory! Gregory, nie tak cię wychowuj! No wiesz co? Jestem po prostu teraz zniesmaczony. No to jest... Musimy to naprawić. Słuchaj. Co ci się dzieje? Czemu wezwałaś pomoc? Widziałam tutaj Frediego i coś jest z nim nie tak. Musicie mi pomóc rozwiązać tą zagadkę. O, Freddy nie. Freddy jest na truskawkach jeszcze w Irlandii. Czekaj. Chcesz mi powiedzieć, że jest tutaj drugi ten obsrany animatronik? Mój najlepszy przyjaciel. Nie, mój jest w Irlandii teraz. Co robi Freddy w Irlandii? No na truskawkach jeszcze dorabia. I ciebie nie zabrał ze sobą? No bo mówi, że jestem za mały na takie prace. O, idealny jesteś. Nawet się nie musisz schylać, żebyś dosięgnąć do truskawek. Nie no, musiałbym troszkę. Widzisz? Tam są duże truskawki, rosną wyżej. Jak tu siedziałam przez cały czas, to Freddy chodził tam na zewnątrz i nie mogłam wyjść. On mnie cały czas szukał. Ten Freddy! O czym ty mówisz? No to... O, Gregory, ja pamiętam, że on trochę inaczej wyglądał ostatnim razem. No ja też! Co ty z nim zrobiłaś? Jeszcze nie niszczysz animatroników! To ty jesteś od niszczenia animatroników! A właśnie, to ty jesteś potworem! Niszczenia animatroników, to jest problem. Ej, on gdzieś znikł teraz. No to teraz się trochę zaczęło robić trochę tak nie... Nie fajnie, że tak powiem. I no zaczynam żałować, że tu przyjechaliśmy. Idźmy stąd, co? Ale ja wam to mówię! Słuchaj, Cassie, zrobimy tak. Wyślemy Gregorego na zwiad, on tam wyjdzie. Jak go ktoś zeżre, to wtedy my wybiegniemy szybko i pójdziemy do domu. A opieka społeczna nawet się nie kapnie, bo będę miał zastępcze dziecko na 500+. Jaki robisz, że to nie chłopak, tylko dziewczyna? A może ja się czuję chłopakiem? A może ona się identyfikuje jako Gregory? No właśnie. Freddy, zjedz mnie! No i mamy problem z głowy. No też tak myślę. Słuchajcie, bo zgasło światło! Gregory, coś ty znowu zrobił, zajrzeć coś zepsuł, dotkłeś czegoś! Wyszedłem tylko z pokoju! I to wystarczyło, żeby wywaliło korki! O mój Boże, co ja mam z tobą po prostu? Cassie, trzymaj mnie, bo nie wytrzymam zaraz. Gregory! Chodź tutaj! Chyba cię Freddy, bo chcę się z tobą pobawić. Ale ja nie chcę z tym Freddym się bawić! No zobaczysz, wracaj tu! Słuchajcie, musimy obmyślić plan teraz ucieczki stąd, dobra? Zrobimy tak. Gregory, wyjdziesz pierwszy. Koniec planu. Dobra, to wszystko. I my czekamy. Idealnie. Jak zaczniesz krzyczeć, to wtedy będzie znak, że musimy wyjść. I a jak nie będę krzyczał i sobie pójdę i was tu zostawię? Nie, no wydaje mi się, że jak cię zacznie rozrywać Freddy, to zaczniesz krzyczeć. Powiedzcie mi, jak tutaj dotarliście? Samochodem, ale... A kto kierował? No to nie masz kluczy do samochodu, nie wrócisz do domu. Ale to ja pchałem. Ale ten samochód.
ale nie pojedziemy bez... Cholera, muszę go zabrać, bo nie pojedziemy do domu. Ale będzie napęd na... Poczwórny napęd na twoje dzieci. Zajebiście, dobra, ale będę szybko popierdzielał teraz. Znaczy co? Tak, musimy iść do samochodu i jechać do domu. To popierdzielaj do wyjścia. Tylko pamiętajcie, a strasznie. Gdzie jesteście? Gregory, Grzesiu, chodź tu. Mam coś dla ciebie. Dobra. On nic nie ma dla mnie. Ja wiem, jakbym miał, to bym już dawno gdzie od niego zabrał. Słuchajcie, idziemy, tylko jest problem, bo on pilnuje wyjścia. Miał chodzić po prawej stronie, ale chodzi po lewej, nie wiem czemu. Możemy pójść wentylacją do głównego pomieszczenia i stamtąd głównym wyjściem wyjdziemy. Ale gdzie ta wentylacja jest? To jest u Freddy'ego w pokoju. Chcesz uciec od Freddy'ego, wchodząc do Freddy'ego pokoju? A jak chcesz inaczej wyjść? Nie wiem, tam drzwi są zamknięte już. Dobrze, dobrze, Gregory, prowadź w takim razie. Niech prowadź. Dobra, chodźcie, jest tam, bawi się mackami. Czym się bawi? Mackami. Ej, to przebiegnijmy to już. Pójdźmy tędy. Ja szybko chcę popatrzeć, jak się bawi mackami. Chodź. No nie, no czekaj, bo fajnie się teraz jest. Patrz. Gregory, mam dla ciebie misia. Ej, czemu jego miś się rusza, a mój nie? On ma lepszy model. No patrz, mój się nie rusza. Bo twój zesztywniał, bo go nie prałeś. Ej, dobra, musimy uciekać. No dobra, dobra, już idziemy. Przestał się bawić mackami. Idźcie, idźcie. O ludzie. Halo? O Jezu. Okej, dobra. To było ryzykowne, ale się udało. Moje 500+, dobra, niezagrożone. Jest dalej w całości. Dobra. Słuchajcie, idziemy wentem, wracamy do domu, ja z Gregorym. A więc tu jesteście. Mam was. Nie idzie do wentu, szybko. Pracujcie tu. Szybko, szybko. Gregory, w końcu cię mam. Która? Nie do pania. Od ostatnio tu nie wchodziły. Dobra, uciekajcie, uciekajcie, szybko. Szybko. O matko jedyna, no biegnij, rzęs. No biegnij. Osłaniam wam tyłu. Biegnąć. A jestem moi. Szybko. No szybko. Wracaj tu. No biegnij. O, dobra, jest. Jest wyjście, skaczcie. Najwyżej sobie nogi połamiecie. Nie, nie pozwolę wam na to. Gregory. Nie ma Gregorego, uciekamy. Dobra, do wyjścia szybko i wchodźcie samochód już. Wchodźcie samochód. A zatem witajcie w moich skromnych progach. Ja też tu mieszkam. Cicho bądź, nie, ty jesteś pasożytym, który się przyczepił dawno temu. Cassie, ty nie możesz tu zostać. Wracasz na śmierć, także spoko. Ale zanim pójdziesz, może Gregory pokaże ci, jak na bogato mieszkamy i jak dobrze ma u mnie, tak? Ze mną tutaj, prawda, Gregory? Ty myślisz, że ona jest tajnym agentem pani od społecznej kontroli? Może być tym cichym klientem, który przychodzi na kontrolę. No to musimy się pokazać od dobrej strony. Więc Gregory ma zawsze pełno jedzenia. Oczko, brzuszek, boli jak on je w tym domu, prawda? Wcale nie boli, bez głosu. To zaraz cię zacznie boleć dupa, jak się nie zamkniesz. Chodź, Cassie, chodź, pokażę ci mój pokój. Okej, okej. A tobie się obiad nie robił? Ej, właśnie, moje kluski, znaczy moje jedzenie. Gdzie to? Okej, dobra, chodźmy, Gregory, chodźmy. Zeżarli mi to! Nie, moje jedzenie. Pewnie sąsiad przyjdzie, zobaczy, że na bogato dzisiaj miałem mieć banana i o jabłko i wszystko mi ukradli. Czyli Roxy się nie wyprowadziła. Jak cię normalnie szczerze, zaraz to wszystko twoja wina jest. Chodź, Cassie, szybko, to wszystko twoja wina. Wypadł mi z tego domu w ogóle. Złodzieje, jedne małe szkarady, pasożyty społeczne. Normalnie jest gorszy, więc nie przejmuj się. Aha, okej. Okay. Dobra, to se zamówimy pizzę. Chodź, Cassie, chodź, pokażę ci pokój. Patrz, tutaj jest korytarz. Tam jest pokój, tam drugi pokój, trzeci i czwarty. Jak będziesz Grzesia, to dostaniesz ten po lewej, ale pokażę ci mój. Chodź, chodź, szybko. Okej. Patrz, to są podwyższone standardy. Nie śmierdzi. Czasem może kupę się znajdzie na dywanie, to po starych dzieciakach. Ale tak to jest w miarę czysto, naprawdę. No dobra. Chodź, Cassie, szybko, chodź, patrz. I to jest moje królestwo. Chciałem więcej plakatów z Freddym, ale Sharykan mi nie pozwolił. Aha. No nie, patrz, masz to przy mnie. Patrz, Cassie, i tutaj mam łóżko. To jest coś lepsze niż materac albo karton. Tu jest podwójny materac i mam tu Freddy'ego z pierwszej części. Jak to nie wygląda jak Freddy w ogóle? Co to jest? Nie obrażaj mojej zabawki! Ty kiedykolwiek widziałeś Freddy'ego? On nawet oka nie ma. Sharykan powiedział, że to jest limitowana edycja.
Patrycja! Czasem mi daje jakieś takie pluszaki. Gregory, ale ja nigdy łóżka nie miałam. Może no, ja się tutaj położę, ty tutaj masz miejsce. Ale to moje łóżko. No dobra, na dzisiejszej nocy okej. Okay. Możesz spać z moim Freddym, nie Fazberem. Jej! A ja nie wiem. A ja się tu położę. A ty tutaj nie mówiłeś, że masz takie fajne rzeczy. A to ja mogę sobie to wszystko zabrać? Nie! Nie możesz! Wow! Nie możesz! Wiesz co? Mam pomysł. Chodź. No. Pokażę ci komputer. Chodź, idziemy pograć. Chodź. Ale gdzie ja mam iść? Chodzimy z pokoju. Idź. Chodź, Cassie. Patrz. I tu gram Fortnite'a. Ale tylko jak Szarika się nie patrzy, bo on mnie czasem bije za to, nie? No mam zakaz, ale czasem sobie pozwalam. No. Dobra. Ja mogę zagrać w takim razie, bo ja jestem nowa, ja mam pierwszeństwo i... O, Simsy! Nie instaluj tu żadnych Simsów! Ten komputer nie ma tyle pamięci! Nie, Szarika mnie zabije! A ta awaria to dobrze, że wyskoczyła? Kasi! Dobra, nieważne, to się naprawi, tak? Oraj, Juniu, gdzie ja jestem? O, hej! Hej! To jest mój przyjaciel Helpi i pomagał mi w Pizzapleksie, jak ciebie szukałam. Bardzo się zaprzyjaźniliśmy. Ale on wyszedł z monitora! Wiesz, w tym tygodniu to drugi raz, a mamy poniedziałek! Szarikan miłka trup! No bo posłuchaj mnie, nie. To jest wirtualny przyjaciel. Dlatego wyszedł z komputera. Tak, jestem Helpi. Jestem sztuczną inteligencją zaprojektowaną do opieki nad dziećmi. I oczywiście do pomocy im. Dlatego mam nadzieję, że się zaprzyjaźnimy bardzo szybko i będziemy najlepszymi przyjaciółmi. Ale to, że jesteś elektroniczny, to chyba powinieneś być w zegarku, w komputerze, a nie tutaj. Dlaczego to źle, że jestem elektroniczny? Nie, chodź. Zmienia fakt, że możemy się zaprzyjaźnić. Cassie, ogarnij go. Jak Szarikan go zobaczy, to wyrzuci nas oboje z domu. Posłuchaj, powiemy mu, że ma urojenia. To jest mój przyjaciel, tak? I on w każdej chwili może zniknąć. Prawda? Tak, oczywiście. Mogę na przykład... schować się za biurkiem? Patrz, Gregory. Jestem? Nie ma mnie. No widzisz? Odwróć oczy. Nie patrz, bo ja znowu jestem. No dobra, jak dopadnę tego Gregorego normalnie, mam nadzieję, że nic nie zrobił, bo nie wytrzymam, a się nastarałem, żeby zrobić dzisiaj kolację, obiad i śniadanie. Co prawda tylko dla mnie, ale no przecież powinien to docenić chociaż. No nie, a gdzie oni są znowu? I co to za bałagan w tym pokoju jest? No nie, już ja sobie z tym Gregorem porozmawiam. O, już mu naprostuję te oczy, które mu się skrzywiły dzisiaj rano. Gregory, bo... Szarikan, tu się nic nie dzieje. A co to za bubr jest u nas w domu, jakiś fioletowy? Żaden bubr. Co to jest niby? Nic nie dzieje. Jak to się nic nie dzieje? Jakie szczury się nam zaległy? Mówiłem, żebyś sprzątał w pokoju. A to ja nie jestem szczurem. Jeszcze gada do tego to... Odsuń się, Gregory, albo się nie odsuwaj, lepiej. Nie. Lepiej się nie ruszaj. Czekaj, Szarikan. Bo to jest przyjaciel Cassie, który był w komputerze i wyszedł. Dotykaliście mojego komputera! Nie, bo to chciałbym jej pokazać, że nam się żyje dobrze! Nie mogłeś jej z daleka pokazać? Po co tu wchodzicie w ogóle? Nie mogłeś jej przez okno pokazać? Patrz, mamy komputer, albo jej zdjęcie zrobić? Wydrukować? Kazałeś mi jej pokazać, że dobrze żyje, no żyjemy, no to pokazuję jej! Co to jest za hipototan jakiś? Jestem Helpi, jestem pomocnikiem od dzieci, więc mogę wam pomagać. Tak, a jak się... Co? Do życi nikt cię nie zamawiał! Ile to kosztuje? Pewnie żeś zamówił znowu na Allegro. Nic nie zamawiałem! Mówię ci, że to z jej zegarka od Roxy wyszło! To jest ta cała Alexa? Nie. To jest mój przyjaciel Helpi i pomagał mi w Pizzapleksie. To czemu ci nie pomógł stamtąd uciec? Jestem Helpi, ja się zajmuję dziećmi tylko i wyłącznie na terenie Pizzapleksu. To co tu robisz? Stęskniłem się za Cassie i stwierdziłem, że chcę zobaczyć co u niej. To czemu jej nie pomogłeś, jak utknęła? Pomogłem jej. Bawiłem się z nią, opowiadałem jej miłe historie, mówiłem jej, dalej Cassie, dasz radę, uda ci się. Tak ją wspierałem właśnie. Ja nie prowadzę żadnego pensjonatu, a ty tu się zaraz stąd wyprowadzasz i razem z Gregorem pakujecie malatki. O, co? Gregory, właśnie ci spakowałem. Popatrzcie, ja już przygotowałem nawet twoje wszystkie rzeczy. O, Waluska jest pizza. O, wiesz dlaczego? Bo nic nie masz ze sobą. Proszę cię, proszę, daj mi jeszcze jedną szansę. Ja naprawdę nie mam gdzie pójść. Obiecuję, że to ostatni raz. Myślisz, że te słodkie oczka coś tu zmienią? Proszę. A jego słodkie oczka? Daj szansę.
Ostatnia! Kasi, zostaje, ty się wyprowadzasz. Ale, a kto ci kibel będzie odpychał? No chyba nie ona. A właśnie, a propos kibla, to ktoś tam ostatnio narobił tak na fajdał, że się zapchał. I nie ma go kto posprzątać od kilku dni. Więc dzisiaj ta ekipa Actimela, którą tutaj widzę, pójdzie tam i udowodni mi, że jest przydatna do czegokolwiek, bo jak nie... A pokazać ci sztuczkę? Jaką sztuczkę mi chcesz pokazać? Patrz, 3, 2, 1, czekaj. I? Nie ma mnie. Mówiłam, że potrafi się chować. Widzisz, nie ma go. Gregory, wszystko okej? Okay? Duszę się. To się nie duś. Myślę, się przydasz. A to druga sztuczka właśnie się pojawiła. Jaki ty im przykład dajesz? Ty jesteś głupszy niż ustawa przewiduje, potem się dziwić, że Gregory taki jest. Nieważne! Słuchajcie, kibel jest zapchany. Idziecie mi kibel przepchać. Już! Sznera! Tak jest. Jazda, już. Szybko posprzątamy i będziemy wolni. I może Sharikan da nam jedzenie nawet. To tak. Jest łazienka. Wow. A to musimy przepchać. I znowu hawajska tu jest. No. Idę, stojecie. Wiesz co, mam taki jeden pomysł, bo czasami jeżeli na przykład pchasz drzwi i one się nie otwierają, to trzeba pociągnąć. To może, jeżeli nie da się tego wyciągnąć, to trzeba to czymś dopchać. Tak, i patrz, dopychamy takim czymś. Nie, no takim czymś nie, no błagam cię. To jest wąskie, plastikowe i to pewnie tego nie przepcha. Myślę, że musimy zrobić coś lepszego. Na przykład, mustardę. Kasi, czy twoje AI jest aktualizowane, czy jest 2003 roku? No akurat właśnie. Się zmieściło. I co dalej? Dalej? To może być dla ciebie niespodzianka, bo widzę, że ty specjalista od mycia kibli to nie jesteś. Dalej trzeba tam wrzucić ketchup. No, czyli trzeba powrzucać dużo rzeczy. Ale to tak, Sharikan mi tak nie pokazywał, że się podpycha kible. Przecież to się tylko nie zapcha mocniej. Nie zapchasz się, zobaczysz, że wszystko będzie dobrze. Masz tu prawdziwych specjalistów na pokładzie. Ale mam pomysł. Gregory, to twój banan? Jakoś taki trochę ciemny. O! Jabłko Gregorego. Idealnie myślę, że przepcha taki przepchany kibel. Idealnie. Nie widać już, że jest zapchany. Nie widać. Jezu, to trzeba lecieć. Jezu, weź to przepchaj, Gregory. Ty powietrzem to robi. Nie robi spłukaj maczkę. Jak im idzie z tą toaletą? Mam nadzieję, że ją już przepchali, bo jak nie, to nie ręczę za siebie. Przepychaj to! Dobrze ci idzie, Gregory! Co tu się wyprawia? Matko! Nie przejmuj się, Gregory! Co wyście narzucali do tego kibla? To wy macie rozum pod tymi czaszkami swoimi. Co to jest? Ketchup i musztardę wrzuciliście do sroca? No nie. To nie jest tak, jak myślisz. To on powiedział, że jak czasem, żeby coś odebrać, trzeba zapchać mocniej. Czy to był pomysł, żeby powrzucać rzeczy do kibla? Co? Gregory! Nie, ja ci dałem ostatnią szansę, żebyś się wykazał jakoś, a ty mi bierzesz i zapychasz kibel? Chcesz z tego jeść? To jest twój obiad? To będziesz jadł sobie z tego, tak? Rozumiem? Nie będę, nie przyjeść hawajskie, ale nie, to nie, to oni zwalają. Po to przyniosłeś sobie ketchup z kuchni, żeby sobie zjeść z kibelka? O, jaka woda fajna z kibla, taka super, no, lubię taką soczystą pizzę zjeść dodatkami. Tak, a Giuseppe normalnie, no, ja pierdzielę, nie. Oni mnie wrabiają! Kto cię wrabia? Oni! Durna maskotka, która się chowa się za drzwiami i zamyka oczy i myśli, że jest niewidzialna? Czy Cassie? Oboje! Ale ja bym przecież nigdy takiego czegoś nie zrobiła. Sharikan, ja wiem, jak to wygląda, ale musisz mi uwierzyć, przecież nie pierwszy raz przepychałem kibel. Nie pierwszy raz też nasrałeś do niego. Normalnie miałem teraz przyjść i powiedzieć, że zrobiłem dla was obiad i możemy zjeść jak normalna rodzina, ale widzę, że Gregory dzisiaj będzie sam jadł w kiblu. Co? Nie, no nie możesz mi tego zrobić. Pamiętaj, że on może być panią z opieki społecznej. I będzie obserwowała i patrzyła, jak żresz pizzę z kibla. Już w tym momencie. Albo to zjesz, albo idziesz do piwnicy. A wy macie patrzeć na to. To ja pójdę już do piwnicy. Nie! Wracaj tutaj! Masz zjeść to! Masz albo mi przepchać kibel. Albo idę do piwnicy, to idę ale do piwnicy! Change my mind! Masz to zjeść! A mogę to wyciągnąć? No tak, trzeba to zjeść, no. Nie będę tego jadł. Co rzucasz? Ej, jak ja cię wychowuję? Nie wolno rzucać jedzeniem! No jest to hawajska, przecież to nie jest z jedzeniem! Sam mnie uczysz, że pizza hawajska nie należy dla normalnych ludzi, a ty jesteś młodym dzieckiem, możesz jeść takie rzeczy. Już, masz to zjeść. Ale jest to obsrane, ty jeszcze jakiś... Nie wyjdziesz z toalety, dopóki tego nie zjesz. Nie odejdziesz od stołu, dopóki nie zjesz tego. Ale to nie jest tu. No. Dobra,
Jak będziecie kiedyś niegrzeczni w moim domu, to tak będziecie jedli, jasne? Się wie. No, dobrze. Dobrze, Gregory, dobrze. Zjadłeś cały obiadek, to teraz czas na dokładkę. Akurat zrobiłem cegły, więc chodźcie do kuchni, przygotujcie się do stołu, a ja wam przeszykuję zaraz obiadek. A ty spieprzaj stąd, ty jesteś bobrem jakimś, ty idź ta tam sobie. Spieprzam do kuchni na obiadek. No już, na co czekacie? Do kuchni! Idę. Matko jedyna, to rodzicielstwo to mnie kiedyś wykończy po prostu. Ej, a myliście ręce? Co to ma znaczyć z brudnymi rękami? A ty, Gregory, wyglądasz jakbyś się z gównem bił. No ciekawy czemu? Co ja z nimi mam po prostu? Kasi, z racji, że dzisiaj jesteś u nas pierwszy raz, to czego chcesz? Jeszcze banana może do tego. A w dupę se wsadź tego banana! Gdzie mi z tymi afrykańskimi banankami? Co to ma znaczyć? Kto ty jest szefem? Ty nie jesz, ty nawet tego nie wiesz, bo ty nie możesz jeść, jesteś robotem, sztuczną inteligencją, wytworem umysłu jakimś dziwnym, chorym. Nie możesz wiedzieć, czy to jest dobre, czy nie. I nawet ja wiem, że banany są dobre z hamburgerami. Pierdolę go zaraz patelnią. To nie mój Helm. Nie ma mnie. Dobra, Kasi, jesteś dzisiaj pierwszym gościem, więc dzisiaj dostaniesz coś super. Proszę bardzo, mój specjał. Oj, dziękuję ci bardzo. Super hamburger. Też dostanę burgera? Nie, byłeś niegrzeczny. Ja byłem niegrzeczny. A poza tym dzisiaj już jadłeś, przypomnę ci, 3 śniadania. Nie mogę cię karmić za dużo, bo inaczej potem będziesz... Ale to było kłamstwo przecież, a ja muszę jeść. Cicho bądź, pamiętaj. Jadłeś dzisiaj i jesteś najedzony. Ale jestem głodny. Więc jak się zapytam ciebie, czy jesteś głodny, to powiesz, że nie jesteś głodny. Jestem głodny. Czekaj, bo się mi Gregory zepsuł, Kasi, na moment. Gregory, przecież ci normalnie palnę zaraz w łeb tą patelnią, co ale masz no, powiedzieć? Jestem bardzo głodny. Co tam mówisz? O, jesteś bardzo najedzony, tak? O, to bardzo dobrze. Dobrze, ja cię tak dobrze karmię. Gdzie mi z tymi bananami idziesz? Na stół. Może chcesz, Gregory? O, bananek taki, zobacz. Przecież wszyscy wiemy, gdzie on lądował, zanim tutaj był. No to albo głodówka, albo bananek. A nie możesz w końcu mi dać coś pożywnego, tak burger? Był ostatni. Co mi teraz robisz takie fochy? Mamy gościa, musimy dbać o niego. Ty jak byłeś w gościach, to... No może nic nie dostałeś, ale no też cię lepiej traktowałem. Nie, nieprawda, biłeś mnie od samego początku. Jeszcze raz będziesz tak pyskował, to po prostu nie dam ci nic. Idę stąd! Zostać z Kasi! My się tak tylko wygłupiamy. Hej, tak... Gregory! No, nam idzie do pokoju, no. Portaj co idzie pograć czy coś, nie? To jest najlepsze, co jadłam w całym moim życiu. I lepiej szanuj sobie, bo więcej nie dostaniesz. Szanuj... A. Głupi szarikan, głupia Kasi, ja im pokażę. Halo? Opieka społeczna? Chcę coś zgłosić. Pozbędę się Kasi!